żadnej wątpliwości, że w ósmym dniu życia nowonarodzony został obrzezany i nadano mu imię Jezus, a matka potrzebowała jeszcze 30 dni na oczyszczenie wymagane przez prawo mojżeszowe i w tym czasie nie mogła przyjść do świątyni po to, by ofiarować pierworodnego syna. Druga ważna rzecz z tej dzisiejszej Ewangelii to kwestia tego, że ze złożenia w ofierze pary gołębi i synogarlic wynika, że rodzina Jezusa była uboga. Bogatsi przynieśliby jednorocznego baranka, a kapłan złożył w ich imieniu dwie ofiary, baranka na ofiarę całopalną i młodego gołębia lub synogarlicę na ofiarę przebłagalną. Tu jednak widać, że rodzina święta była uboga, ale jednocześnie bogata sobą, bogata łaską. I my dzisiaj przy tej ikonie przychodzimy po to, aby powiedzieć, chcemy być rodziną mocną Bogiem. Chcemy być ojcem, matką, żoną, mężem na wzór świętej rodziny. I dlatego wydaje się tak ważne jest, abyśmy sobie po raz kolejny uświadomili to, jacy mamy być. Tak pięknie ksiądz dziekan we wstępie powiedział o tym, o naszych problemach, o swoich różnych problemach, jakie mamy tutaj na tej ziemi, ale jednocześnie przecież mamy również pragnienia, mamy marzenia. Papież Franciszek, odkąd został papieżem, bardzo dużo mówi na temat rodziny. I pozwólcie, że takie cztery postawy rodziny chrześcijańskiej wydobędziemy z tej posynodalnej adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia, która wyszła w 2016 roku. Otóż papież w jednym z numerów pisze tak. Opiekujmy się sobą, wspierajmy się i pobudzajmy nawzajem i przeżywajmy to jako część naszej duchowości rodziny. Życie małżeńskie jest uczestnictwem w owym dziele Boga, a każdy jest dla drugiej osoby nieustanną prowokacją Ducha Świętego. Zatem dwoje są nawzajem odbiciem Bożej miłości, która pociesza słowem, spojrzeniem, pomocą, pieszczotą, uściskiem. Ta pierwsza ważna cecha rodziny franciszkowej to odpowiedzialność wzajemna za siebie. Papież wzywa do tego, abyśmy byli odpowiedzialni za najbliższych. A odpowiedzialność za siebie to przede wszystkim dostrzeganie potrzeb drugiego. To służba. Moi drodzy, żyjemy w tak trudnych czasach. Jeśli w rodzinie nie będziemy dla siebie dobrzy, jeśli nie będziemy czuwać, aby ktoś nie czuł się źle w mojej obecności, jeśli nie będę wspierać moich najbliższych, to nie będzie absolutnie żadna rodzina chrześcijańska, a w tym rodzina papieża Franciszka. Większość z nas, jeśli nie wszyscy, znają piękną powieść Bolesława Prusa Lalka. I Prus tam wkłada w usta jednego z bohaterów takie słowa. Jest, że tu ład na świecie, o krok od siebie staje dwoje ludzi nieszczęśliwych. Jedno szuka miłości rodziny, drugie może walczy z biedą i brakiem opieki. Każde znalazłoby w drugim to, czego potrzebuje. No i nie zajdą się. Moi drodzy, wyście się zeszli. Tak ważne jest to, abyśmy w tym wszystkim pamiętali, kim jesteśmy, dla kogo żyjemy. Ale moi drodzy, papież Franciszek pisał również tak w tej adhortacji. Podziwianie ukochanej osoby oczyma Boga i rozpoznawanie niej Chrystusa jest głębokim doświadczeniem duchowym. Wymaga bezinteresownej dyspozycyjności, pozwalającej docenić jej godność. Można by w pełni obecnym dla drugiej osoby, jeśli ktoś daje siebie, nie pytając dlaczego, zapominając o wszystkim wokół.
a to wyraża się szczególnie w zajmowaniu się subtelną troską, ograniczeniami drugiego, zwłaszcza gdy ujawniają się one w sposób oczywisty. Papież wzywa do tego, abyśmy byli wrażliwi. Dlaczego jest tyle kryzysów rodzinnych? Dlaczego ciągle się słyszy, że ktoś chce się rozwieść, choć przyrzekał, że chce być do końca z tobą? Bo brakuje tej wrażliwości. Bo ta wrażliwość musi polegać na rezygnacji ze siebie. Moi drodzy, jeśli będzie każdy ciągnął w swoją stronę, to nie będzie rodzina nazaretańska. Zobaczcie, jak w tym wszystkim, we wszystkich poczynaniach byli solidarni i Maryja, i Józef, a później jak dorośnie Pan Jezus. Wrażliwość na innych to jest pochylenie się. Co ja mogę jeszcze dla ciebie zrobić, żeby ci było ze mną dobrze? Ale w dobru. Mamy tutaj rzeszę ministrantów i lektorów. To są wasi synowie. Oni też powinni codziennie zadawać pytanie sobie, co ja mogę jeszcze mamo, tato, bracie, siostro zrobić, a może babciu, dziadku. Wrażliwość, która często jest bardzo trudna do wyrażania, szczególnie jak ktoś się do mnie nie odzywa, ktoś mnie zranił. Pamiętam taką sytuację, opisywana ona była szeroko w mediach wiele lat temu. Rodzina ukraińska, grekokatolicy. Marzeniem dziecka, 6-letniego chłopca, było to, aby kiedyś popłynąć statkiem przez jezioro. I rodzice spełnili tą obietnicę, to marzenie, ale wtedy doszło do strasznego wypadku. Kadłub się przełamał i ten ojciec mówi tak: żony już nie widziałem, ale widziałem, jak mój synuś trzymał mnie za rękę już w połowie w wodzie, głębokiej wodzie jednego z jezior. I mówił temu dziennikarzowi: nie czuje pan, nigdy pan tego nie poczuje. Co to znaczy, kiedy coraz bardziej czuje, że jego ręka oddala się od mojej, bo zgrabiała z zimna. Stracił w przeciągu jednej wycieczki wszystko. Ale mówi, do tej pory byliśmy rodziną zgodną. Staraliśmy sobie pomagać, byliśmy wrażliwi. I on się nie odwrócił od Pana Boga. Nie powtarza się historia. Przecież to samo czuła Matka Najświętsza. No co mogła zrobić, kiedy widziała na krzyżu swojego Syna? Byli wspólnotą, wrażliwą wspólnotą. I tu dochodzimy do kolejnej rzeczy niezwykle ważnej. Otóż papież Franciszek mówi, pod wpływem Ducha Świętego rodzina nie tylko przyjmuje życie, rodząc je w swoim łonie, ale się otwiera, wykracza poza swoje granice, aby obdarzyć swoim dobrem również innych, aby otoczyć ich opieką i dążyć do ich szczęścia. A zatem papież Franciszek afirmuje otwartość, gościnność. Rodzina zamknięta, rodzina, w której wszystko jest jakby hermetycznie pozamykane. Nie dostrzegamy sąsiadów, kolegów, przyjaciół. To jest toksyczna rodzina, bo gościnność to jest chęć spotkania, to jest jakaś radość. Moi drodzy, potrzebujemy takich spotkań. Potrzebujemy podzielenia się sobą, świadectwa. Znany psychiatra Antoni Kępiński pisał: dom rodzinny jest zwykle miejscem, gdzie wyładowuje się nagromadzone w ciągu dnia urazy, ale jest też miejscem oczyszczenia, w którym można pozwolić sobie na więcej niż poza domem. I doznajemy tego oczyszczania, bo pandemia pokazała jedną rzecz, że zamknięcie w domu sprawia, że odkrywamy na nowo siebie. I to nie zawsze z tej dobrej strony. Dlatego ważne jest, a może najważniejsze, i od tego trzeba byłoby zacząć,
Jest to wezwanie papieża Franciszka IV. Całe życie rodziny jest miłosiernym pastwiskiem, pisze. Każdy z troską odmalowuje i pisze w życiu drugiej osoby. Wy jesteście naszym listem, pisanym w sercach naszych. Każdy jest rybakiem ludzi, który w imieniu Jezusa zarzuca sieci ku innym lub rolnikiem, który pracuje w tej żyznej ziemi, jaką są jego bliscy, pobudzając ich do tego, co w nich najlepsze. Papież mówi, jak ważne jest to, żeby być świadkiem wiary, ale żeby być świadkiem, kochani, wiary. To nie wystarczy li tylko zaliczyć jakąś mszę świętą. To się musi przekładać na życie. To jest modlitwa moja codzienna. Zadaniem rodziny jest być przy Bogu. No ale jak coraz więcej ludzi wybiera telewizor, smartfona niż tabernakulum, to jakie te rodziny, moi kochani, będą? Szczególnie, że mówię do ludzi pobożnych, pięknych wewnętrznie, bo przecież tak wielu górali jest wspaniałych. Zawierzenie oznacza życie w nadziei. Zawierzenie oznacza życie sakramentalne. Zawierzenie oznacza modlitwę codziennością, a więc swoimi wyborami. Jeśli ja przebaczam mojej żonie, to jest moja modlitwa. Jeśli ja się nie spóźniam na obiad, bo poszedłem do kolegi, to jest moja modlitwa. I tego uczy ta ikona świętej rodziny. Moi drodzy, tak was proszę o to, aby to 24-godzinne spotkanie ze świętą rodziną nas przemieniło. A kończę słowami z tej posynodalnej adhortacji apostolskiej Amoris Laetitia Ojca Świętego Franciszka, tak was prosząc o to, abyście byli odpowiedzialni za siebie, abyście byli wrażliwi na potrzeby swoich najbliższych, abyście byli gościnni, otwarci i zawierzali Panu Bogu. Otóż papież Franciszek pisze tak. Przed każdą rodziną ukazuje się ikona rodziny z Nazaretu, z jej codziennym trudem, a nawet koszmarem. Kiedy musiała znosić niezrozumiałą przemoc Heroda, doświadczenia tragiczne, powtarzające się także i dziś w życiu wielu rodzin nieszczęsnych i uchodźców, i tych doznających głodu. Podobnie jak mędrcy, rodziny są zaproszone do kontemplowania dzieciątka jego matki, by upaść na twarz i oddać mu pokłon. W skarbcu serca Maryi są również wszystkie sprawy każdej z naszych rodzin, które ona troskliwie zachowuje. Dlatego może nam ona pomóc w ich interpretacji, aby rozpoznać w rodzinnych dziejach Boże orędzie. Matko Najświętsza, zanieś te nasze prośby w imieniu wszystkich rodzin tej parafii, bo ci wierzymy, bo cię kochamy, bo cię nie zostawimy. Amen.